Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kochani bracia i siostry, przed chwilą uroczystą intradą zostaliśmy jakby wprowadzeni przed oblicze naszej Matki Królowej Jasnogórskiej Parii. Osłonił się jej cudowny wizerunek, abyśmy mogli stanąć twarzą w twarz z tą, która tak bardzo kocha każdego człowieka, została nam dana jako matka, jako pomoc, obrona z łaskawości Bożej i dziś do niej się tu uciekamy. Bardzo serdecznie w imieniu ojców i braci Paulinów witam was wszystkich, bardzo gorąco serdecznie pozdrawiam, gdy pragniemy uczestniczyć w tej Najświętszej Eucharystii, składać na ołtarzu, przyzywając Orędownictwa Marii wszystkie nasze intencje i radości, dziękczynienia i troski, to co trudne i bolesne, ufając w jej przemożne i skuteczne wstawiennictwo. Bardzo serdecznie witam w Jasnogórskiej Kaplicy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niwy w Brudzowicach. 20-lecie powstania Towarzystwa i 45-lecie powołania parafii i budowy kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Brudzowicach. W dziele tworzenia parafii w trudnych latach 70. ubiegłego już wieku wielu członków towarzystwa brało bardzo aktywny udział. Mają wielkie zasługi, za to chcemy Panu Bogu dziękować, ale dziś chcemy dziękować za Waszą postawę wielkiego zaangażowania i włączenia tych spraw ludzkich ze sprawami Bożymi, chodzenia w działalność kulturową, społeczną, zwłaszcza historyczną, za zaangażowanie, które służy drugiemu człowiekowi. I to jest tak bardzo pomocne w Waszej społeczności parafialnej, w miejscowości, w okolicy, na którą promieniujecie i za którą czujecie się bardzo odpowiedzialni. Za to chcemy dziś w tej Eucharystii dziękować Panu Bogu przez Orędownictwo Maryi. Chcemy gorąco już podziękować organizatorom, a zwłaszcza Panu doktorowi Julianowi Poczotowi za jego kontakt i takie wielkie zaangażowanie jako rycerz jasnogórskiej Bogu Rodzicy. Poczuwa się szczególnie do tej bliskości i relacji między klasztorem Jasnogórą a Wami, Waszym towarzystwem. Udzapać zarządowi, wszystkim, którzy Wy jako tu obecni reprezentujecie, ale wszystkich zaangażowanych i za Was, za Wasze rodziny modlimy się, polecamy, prosimy nadal o to, żeby Niwa tak wręcznie i wspaniale działała. Czytanie z listu świętego Pana Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił u nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przebranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas umiłowaną. W nim dostąpiliśmy udziału również my, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieją złożyli w Chrystusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Parafialnie z Nagojowym.
Gdybyśmy zrobili teraz ankietę i prosili o podniesienie ręki, czy napisanie, kto przychodzi z jaką intencją, pewnie w większości w naszych sercach tkwią intencje błagalne do Pana Boga przez pośrednictwo Matki Bożej. Bo wiele jest trudnych rzeczy, które przychodzą na człowieka, wiele burz i doświadczeń życiowych, jakie nieraz przychodzą bardzo niespodziewanie i trwożą nas. Ale na pewno w dużej mierze też, tak jak dzisiaj to stowarzyszenie przychodzi w 20-lecie z tego powstania, dziękować Panu Bogu, wyśpiewać radosną chwałę, tak jak Maryja dziękowała za wielkie rzeczy, które ją spotkały w życiu, chociaż wielkie rzeczy to nie była tylko kwestia sławy, popularności i wspaniałości tych światowych, ale to było dość trudne doświadczenie, jak później się okazało, życia bardzo wiernego w towarzystwie Jezusa, najpierw dorastającego, a później towarzyszenie Jego działalności aż po krzyż. I nadal Maryja zaangażowana w sprawy Kościoła, troszczy się o każdego z nas. To jest również trud i niepokój, który dzieli z nami Matka, a jednak widzimy i pragniemy uczyć się od Maryi i pięknej postawy wdzięczności. Właśnie nasze spotkania z Maryją i pobożność Maryjna, jak przypominali papieże ostatnich czasów i kult Maryjny, że czcimy Maryję, to powinno być przede wszystkim patrywanie się w Matkę Bożą i modlitwa, którą przez nią zanosimy, winna nas upodobniać do niej i prowadzić oczywiście do Chrystusa. To jest właściwy kult Maryjny. Chcemy się od Matki Bożej dzisiaj tu na Jasnej Górze też nauczyć tej cnoty wdzięczności. Dobrze, że przychodzicie jako wdzięczni za wasze działanie, za wszelkie dobro, które przez wasze zaangażowanie, przez organizację, przez ludzi dobrej woli, przez czas, który jest poświęcany, że tak wiele dobra się wyzwala i może ono kwitnąć w waszych rodzinach, w waszym środowisku, w waszej parafii, która jest też jakimś szczególnym przykładem tej pięknej symbiozy życia społecznego, życia duchowego, religijnego, razem z tym życiem codziennym, współpracy, która jest nieodzowna i tak powinno być wszędzie, że te sprawy ziemskie, one są wplecione w sprawy naszego zbawienia, a więc nieba. I człowiek żyje w takim układzie ze świadomością, że żyje dla nieba. I wasze właśnie działanie, stowarzyszenie NIWA pomaga w zrozumieniu tych pięknych, wspaniałych Boży wartości. Za to trzeba bardzo dziękować. Dziękować również za trudy, zmagania, które człowieki musieliście podejmować, pokonywać, aby tak wiele osiągnąć, a jednocześnie stajemy właśnie drugiej postawy się uczynią z Maryi wielkiej pokory, że sami jesteście słabi, ale umocnili łaską Bożą tak wiele możemy. Pokory, która pozwala nam oczekiwać od Pana Jego interwencji, Jego pomocy, oczekiwać od Maryi, przed nią też pokornie stajemy przed Panem. Nie przychodzimy z głową zagarną do góry, ale często z naszą biedą i różnymi sprawami, które nas przerastają i bolą. Ale pokornie prosimy. Pokornie. Sam nie mogę. Nie jestem gościem. A jednak, Chryste, Ty przyjdź i uzdrów, Ty przyjdź i umocnij. Ty ingeruj w te sytuacje, które są, wymagają Twojej mocnej interwencji. Pokora. I oczywiście służba. Też tej postawy chcemy się dzisiaj uczyć. Śpiewając radosny hymn Magnificat, Matka Boża przypomina nam o tym, że sama stała się służebnicą Pańską. Służyć, być gotowy dla drugiego, dla rodziny, dla brata, siostry, dla sąsiada, dla przyjaciół, a może i dla tych, którzy nie starają się być przyjaciółmi, a często są nieprzyjaciółmi, a jednak człowiek potrafi służyć. I przez to przybliża oblicze miłosiernego Boga, który pochyla się nad nami do tego stopnia, że Chrystus jako Bóg zdjął szaty w czasie ostatniej wieczerzy i stanął przy każdym uczniu, aby obmywać nogi. I powiedział, i wy tak przyjdźcie sobie nawzajem.
właśnie ta służba, to bardzo potrzebna. Kiedy przychodzimy do Matki naszej jako królowej, mimo że jest w koronach, obchodzimy piękny jubileusz trzechsetlecia, koronacji, cudownego obrazu Długa Snogórskiego, to uświadamiamy sobie jedną prawdę, że ta królewskość Maryi to nie panowanie potęgą oręża, siły zewnętrznej, czy siły mocy jakiejś, która ma wpływ zewnętrzny, ale to panowanie potęgą miłości, potęgą służby. Właśnie ta miłość ujawnia się w postawie służby. I Maryja też dla nas, dla każdego z nas, tak jak Jezusowi służyła, jak służyła ludziom w czasie ziemskiego pielgrzymowania, tak dzisiaj nam wszystkim służy i nas zachęca, byśmy nie żałowali swojego życia, ale właśnie służyli. To, co robić, niech to właśnie będzie cały czas podsycane pięknym przykładem Maryi. Mimo że niwa skuta lodem, niwy teraz przysypane śniegiem, ale wasza niwa nie poddaje się zmrożeniu, tylko cały czas działacie. To jest piękne. To jest właśnie to piękne wasze porównanie pól żyznych, pól i terenów, które są bogate w przeróżne zasoby, minerały, ale przede wszystkim owocują i rodzą. I bandy też jako ta niwa wydająca piękny plon. Za to dzisiaj Panu Bogu dziękujemy, za wszelkie dobre. Na pewno wszyscy parafiani i właśnie bliscy, którzy duchem teraz łączą się w tej jedności modlitewnej, w Eucharystii, również dziękuję Panu Bogu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy oddają swoje życie na służbę. Pani, spoglądajmy na Marię. Dziękujmy za, razem z nią Panu Bogu za wielkie rzeczy, które nam czyni. Bądźmy świadomi tych wielkich rzeczy i rzeczywiście w naszej modlitwie niech zdominuje dziękczynienie nawet za to trudne dobro, które często trudno nieraz przyjąć, a jednak widzimy w tym Bożą rękę, Bożą opatrzność i jeszcze bardziej będziemy dziękować Panu Bogu, gdy w pełni ujrzymy, jak wielkie owoce tego dobra w nas się rodzą. Niech z naszych serc będzie dziękczynienie, niech płynie i groźba i błaganie. Mamy do tego prawo, tylko przychodzimy tutaj, ale niech dominuje w duch wdzięczności za to, co Bóg czyni z nas, dając nam siebie, zbliżając się tak bardzo do Eucharystii, w modlitwie, w sakramentach i dając nam swoją matkę, za naszą matkę, która tak bardzo blisko czuwa nad nami, aby nam nic naprawdę w życiu nie zabrakło z tego, co jest nam potrzebne do osiągnięcia zbawienia. Przez orędownictwo naszych Panów skierujmy do miłosiernego Boga gorące modlitwy. Obecni przed obliczem Jasnogórskiej Boga Rodzicy i wzywając wstawiennictwa świętego Jana Pawła II, zwróćmy się z gorącą prośbą do Boga Wszechmogącego, aby obdarzał zdrowiem i swoją światłością papieża Franciszka i wszystkich głoszących prawdę Chrystusa Pana o życiu doczesnym i wiecznym. Ciebie prosimy. Boże Wszechmogący, wdzięczni za zdrowie i wszelkie okruchy szczęścia w naszym życiu i naszych rodzin, przyjmij nasze serdeczne podziękowania za 20 lat działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niwy w Brudzowice. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Wszechmogący, obdarz nas zdolnością odróżniania dobra i zła, prawdy i kłamstwa, wzajemnej miłości i dobrej rady. Utrwal te zdolności i pragnienia w naszej pamięci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Wszechmogący, wspominając naszych świętej pamięci zmarłych bliskich i imiona Ireny, Joanny, Henryka, Eugeniusza, Stanisława, Stefana, Włodzimierza, Tadeusza i Kazimierza, zmarłych członków naszego Towarzystwa Niwy, dozwól, aby się cieszyli życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Wszechmogący,
wysłuchaj nas wszystkich tu obecnych i obdarz swoim błogosławieństwem. A Matka, Najświętsza Królowa Polski, niech ochrania nas i nasze rodziny swoją opieką. Gorąco Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Panie Boże Wszechmogący, prosimy Cię również o łaskę uzdrowienia Michałka, o umocnienie dla jego stoskarnych rodziców. Prosimy gorąco o błogosławieństwo, potomstwo dla rodziny, błogosławieństwo dla całej rodziny w intencji Mariolki w 40. rocznicę urodzin. I w tych intencjach, które mamy w naszych sercach, za parafian na Bojowie, na księdza Krzysztofa, o potrzeby łaski, światło Ducha Świętego, miłości, Ducha Apostolskiego dla całej parafii, dla wszystkich nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Thank you.
Módlmy się. Panie Jezu, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uchroni go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Chcę bardzo serdecznie wszystkim Wam podziękować, kochani, za wspólną modlitwę, za obecność i stowarzyszeniu, towarzystwu społecznemu, kulturalnemu z Niwy w Brudzowicach. Wszystkich gorąco zabierzamy opiece Matki Bożej. Chcemy jej powierzać siebie, nasze działania pod swoją obronę. Uciekamy. Święta Boże, Dziecko, nasi imperfami, raźni radzić potrzeba nasze, ale odszaki z wyprzyju, radzi zawsze radzić. Panu Haleluja, błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczo nasza, pośredniczo nasza, pocieszycielka nasza, Synu Boga nas pojedne, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Zdrowienie chorych, módl się za nami. Pani nasza Jasnogórska, módl się za nami. Najczcigodniejszy księże, ojcze Sebastianie, główny celebrancie, wielebny księża, w imieniu nas wszystkich zebranych, a w szczególności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niwy, chciałem bardzo serdecznie podziękować za gorącą modlitwę w tak pięknym miejscu, tak uroczystym i tak historycznym, jakim jest miejsce przed obrazem naszej Jasnogórskiej Bogorodzicy. Ojcze, trudno jest wyrazić wdzięczność, ponieważ my jesteśmy po raz drugi w ciągu 5 lat tutaj i cieszymy się bardzo, że zawsze znajdujemy wsparcie nie tylko w ojcach Paulinach, ale przede wszystkim Matce Bożej, która tutaj nam króluje w tym jasnogórskim obrazie. Chciałbym w imieniu naszego towarzystwa wręczyć ojcu medal Towarzystwa Niwy, a także publikację książkową, która dotyczy miejscowości naszej Brudzowic, niedaleko stąd, bo tylko 30 parę kilometrów, ale miejscowości starożytnej, ponieważ powstały i datuje się mniej więcej na kilkadziesiąt lat przed fundacją klasztoru jasnogórskiego. Ta książka stanowi dowód pewnej historii, która się toczy w tej miejscowości i proszę uprzejmie, bardzo serdecznie proszę o przyjęcie tych naszych pamiątek. Niech one czasem, od czasu do czasu przypominają, kiedy nas już nie będzie, a ojciec tu ciągle będzie jeszcze funkcjonował, żeby przypominał, żeby one to przypominało, że my tutaj zgromadzeni jesteśmy wdzięczni i bardzo serdecznie prosimy Matkę Bożą o opiekę, ponieważ nasi prarodzice tutaj się udawali na pielgrzymki przez cały rok i chcemy, to kontynuujemy. Szczęść Boże, życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim. Będę pamiętała, zapraszam zawsze, kochani, na pewno często tu bywacie, bo to tylko 30 parę kilometrów i na pewno rodzinnie, indywidualnie pielgrzymujecie, ale właśnie jako towarzystwo 5 lat temu, ale 5 lat będzie wasz srebrny jubileusz, a złoty jubileusz parafii. Dziś gratulujemy tych również okrągłych, pięknych rocznic. A z wami i z obrębami i nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.